Hej, tu Karolina. Witam Was w kolejnym foodbooku na moim kanale. Dla tych z Was, którzy nie wiedzą, czym jest foodbook, chociaż jeżeli oglądacie mnie od dawna, to na pewno wiecie. Jest to film, w którym ja pokazuję Wam, co jem w ciągu dnia, czyli jest to jadłospis na cały dzień. I bardzo się cieszę, że podoba Wam się pomysł z foodbookami tematycznymi, bo jak wiecie, ja na co dzień jestem dosyć monotematyczna i zdarza mi się powtarzać często posiłki, a dzięki temu, że film ma jakiś motyw przewodni, to ja trochę bardziej muszę pogłówkować i być bardziej kreatywna w kuchni, dzięki temu mam dla Was więcej inspiracji. Dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, będzie to foodbook studencko-szkolny, bo razem z Ryneczkiem Lidla przygotowałam dla Was jadłospis na cały dzień, który będzie prosty, szybki i przede wszystkim niedrogi, bo jak wiemy, my studenci czy uczniowie nie mamy jakiegoś super dużego budżetu, a przy okazji też nie zawsze mamy możliwość, żeby spędzać mnóstwo czasu w kuchni, także ja zawsze powtarzam, dieta roślinna, bo oczywiście chodzi o foodbook wegański, dieta roślinna jest dietą naprawdę korzystną cenowo, jeżeli robimy zakupy w rozważny sposób, bo wszystkie te produkty bazowe są łatwo dostępne. Ważne jest, żeby kupować produkty sezonowe, najlepiej lokalne, od polskich dostawców. Dzisiaj mam dla Was naprawdę bardzo proste przepisy z zupełnie niewymyślnych produktów, a przy okazji naprawdę przepyszne i zdrowe, także myślę, że taki jadłospis, który mam dla Was dzisiaj, spokojnie jest optymalnym sposobem odżywiania. Tak jak zawsze mówię, to jest tylko inspiracja, oczywiście tutaj nie jest nic wyliczone, jeżeli chodzi o porcje, także może już przejdę do sedna i chciałabym zacząć od śniadania. Śniadanie jest dla mnie bardzo ważnym posiłkiem i zazwyczaj sami wiecie, co to u mnie jest. Ale postanowiłam postawić sobie wyzwanie i przygotować specjalnie dla Was chlebek bananowy. Od lat chodzi za mną pomysł, żeby zrobić chlebek bananowy, który będzie oczywiście wegański i będzie zdrowy i będzie to pełnowartościowy posiłek, a nie ciasto. I zawsze chciałam, żeby był on bez mąki pszennej. I słuchajcie, wyszedł mi, nieskromnie przyznam, naprawdę przepyszny wypiek. Co możecie zrobić z takim chlebkiem bananowym? Możecie, jak sama nazwa wskazuje, potraktować go jak chleb, czyli po prostu smarować go jak kanapkę. Możecie też go potraktować jak deser, możecie jeść go samemu, możecie jeść go z dodatkami. Słuchajcie, opcji jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i ten przepis jest po prostu, no nie powiem, genialny. Potrzebujecie do niego dosłownie garstki składników, a bazą są banany i płatki owsiane. Do tego mamy trochę oleju. Ja akurat tutaj wybrałam olej rzepakowy, bo jest najłatwiej dostępny, oczywiście z pierwszego tłoczenia, ale możecie też użyć oleju kokosowego, który wcześniej rozpuścicie. Do tego mamy też odrobinę proszku do pieczenia, sody oczyszczonej i cynamonu. Też możecie tutaj pobawić i dodać sobie jakieś ulubione przyprawy, ale ja postanowiłam, że postawię na prostotę. Jeżeli chodzi o przygotowanie, to jest to banalnie proste, bo musicie rozgnieść banana, następnie dodać do niego olej, w międzyczasie zblendować płatki owsiane. To może być, to jest chyba najbardziej skomplikowana część tego przepisu, bo trzeba rzeczywiście zrobić coś w osobnym naczyniu, ale naprawdę uwierzcie mi, warto. Następnie do płatków dodać wszystkie suche składniki i całość połączyć. Proponuję Wam zostawić masę na kilka minut, tak żeby te płatki trochę przyjęły płynu i nie przerażcie się, bo rzeczywiście ta masa jest klejąca i dziwna i aż ciężko uwierzyć, że z tego wyjdzie chleb. Piekarnik rozgrzewamy do 200 stopni. Bierzemy sobie keksówkę, mam dosłownie taką małą keksówkę, zresztą jak widzicie na nagraniu. Wyłożyłam ją papierem do pieczenia, ale jeżeli macie taką nieprzywierającą, to możecie po prostu lekko ją posmarować olejem, tak myślę, ale ja użyłam papieru, także nie ufajcie mi tak w 100% tutaj. Naszą masę przekładamy do keksówki, tak jak widzicie, mi to zajęło mniej więcej połowę wysokości naczynia i ja na wierzch posypałam sobie jeszcze pistacje, ale możecie tam dodać co chcecie, jakieś dowolne orzechy, warto je wcześniej pokruszyć, wtedy będzie jeszcze fajniej. Możecie posypać to czekoladą, jeżeli macie ochotę i wkładamy, trzymając kciuki, do piekarnika i słuchajcie, ja zaczęłam po prostu skakać po domu, jak zobaczyłam, że to ciasto wyrasta. Dzień dobry, tutaj backstage camera generalnie rośnie, czy wy to widzicie? Powiedzcie, że to widzicie. Normalnie urósł. Biorąc pod uwagę brak mąki,
brak jajka. Także po 25 minutach chleb powinien być gotowy, on będzie taki lekko zarumieniony od góry, ale dopiero zaczynacie go jeść jak przestygnie. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, bo inaczej nam się zacznie rozwalać, kruszyć i wszystko zniszczymy, także trzeba wytrzymać, mimo że pachnie przepięknie. I tak jak zauważyliście, nie ma tam cukru, bo bardzo ważne jest, żeby banany były dojrzałe. Jeżeli Wasze banany są dojrzałe, zawierają tyle naturalnego cukru, że moim zdaniem nie jest to konieczne, aczkolwiek to też zależy od Waszych kubków smakowych, możecie sobie tam dodać trochę na przykład syropu z agawy albo syropu klonowego. On wtedy nie powinien nam zaburzyć tutaj żadnych proporcji i miejmy nadzieję, że nie będzie nam zakalec. A, jeszcze dodałam szczyptę soli, tak żeby podbić ten słodki smak. Świetnie. Próbuj. Tak? 3-4. Może nie słodkie. Pamiętaj. Chodzi o konsystencję. Bardzo dobry. Prawda? Chciałam tam masłem orzechowym? Bardziej tym. Dżemem? Tak. Tak zrobimy. Dzięki za ten test. Wodałby z niego paskę z openera, Kubuś. Nie, do końca, do następnego openera. No jeżeli chodzi o podanie, to mam dla Was taki mały hack zdrowo-tani. Czyli jeżeli macie ochotę zjeść dżem, a nie chcecie kupować dżemu, który zawiera mnóstwo cukru, to co ja robię, to kupuję mrożone owoce leśne, które są bardzo tanie. Wyjmuję sobie dosłownie garstkę takich owoców z zamrażarki, poczekam aż się rozmrożą, możecie wrzucić też do mikrofali, jeżeli chcecie. A następnie rozgniatam widelcem i mam taki improwizowany dżem. Jeżeli macie w domu masło orzechowe, no to oczywiście połączenie masła orzechowego i dżemu jest zwycięstwem i ja uwielbiam takie smaki. Ale tutaj to zależy już od Was i ja też chciałam zaznaczyć, że postanowiłam w tym foodbooku w ogóle nie używać mleka roślinnego, bo wiem, że wiele osób z powodów właśnie finansowych nie kupuje mleka roślinnego, gdyż są one zdecydowanie droższe niż normalne mleko. Także na przykład ten przepis na chlebek bananowy jest całkowicie bez mleka, tak żeby po prostu było jeszcze taniej. To kiedy mamy już śniadanie, mam dla Was teraz taki lunch, który myślę, że jest dobrym rozwiązaniem takim właśnie szkolno-studenckim, bo są to kanapki. No, oczywiście musicie się zaopatrzyć w swój ulubiony chleb. Ja przyznaję, że bardzo lubię żytni chleb z Lidla, bo on jest bardzo długo świeży. I ja postanowiłam dzisiaj przygotować dla Was pastę kanapkową, która jest najprostszą i najpyszniejszą rzeczą na całej ziemi Hulk. Po prostu jak zrobicie tę pastę, to więcej nie kupicie sobie żadnej pasty kanapkowej. Jest ona po prostu banalnie łatwa. I ja już to mówiłam, że odkąd zaczęłam robić sama hummus, to mi już żaden inny hummus nie smakuje i zobaczycie. Nie chciałam robić hummusu, bo hummus wymaga trochę większej ilości składników, a to, co zobaczycie za moment, jest totalnym banałem. Jest to pasta z fasoli, która trochę przypomina smalec, ale jej przygotowanie jest po prostu prościzną. Potrzebujecie białej fasoli, ja akurat kupiłam drobną fasolę, bo nie mogłam znaleźć tej większej jaś, ale w przypadku pasty nie ma to żadnego najmniejszego znaczenia. Musicie ją ugotować, ewentualnie kupić w puszce, ale oczywiście zawsze lepiej gotować samemu, bo jest to na pewno przyjaźniejsze środowisku i wszystko robione od zera moim zdaniem zawsze się opłaca. Oczywiście nie muszę wspominać, że fasola jest podstawą diety roślinnej, jest tania, zdrowa i można ją przygotować na przeróżny sposób, naprawdę od pasty przez fasolkę taką stricte w formie fasoli po desery, ale dzisiaj mówimy o pastie. Bardzo prosta sprawa, jeżeli używacie puszkowanej fasoli, to potrzebujecie do tego całej puszki, a jeżeli używacie ugotowanej, to jest około pół szklanki suchej. Oczywiście gotujecie ją zgodnie z instrukcjami na opakowaniu, a jeżeli jest to puszka, to pamiętajcie, żeby to przecedzić i dokładnie przepłukać. I też ważna rzecz jest taka, że można zachować sobie tę wodę z fasoli, nie tylko z ciecierzycy, bo woda po fasoli w puszce albo po ciorce w puszce to jest tak zwana aquafaba, z której można zrobić super desery. Aquafaba, jak ktoś nie zna, googlujcie. Pasta jest tak prosta, że bierzemy sobie naszą fasolę, dodajemy do niej łyżkę oleju i dodajemy łyżeczkę tymianku, może tak pół łyżeczki soli, dobrą szczyptę pieprzu i ząbek czosnku. Całość blendujemy i to jest koniec filozofii. I jeszcze zapomniałam dodać, do pasty dodajemy sok cytryny, powiedzmy jedna łyżka. Czy słyszeliście kiedyś o czymś prostszym?
To nie brzmi jak przepis na najpyszniejsze danie w waszym życiu, ale uwierzcie mi, jest po prostu genialne. Autentycznie jest przepyszna ta pasta i oczywiście w przygotowaniu kanapki możecie tutaj posłużyć się swoją własną wyobraźnią i swoimi kubkami smakowymi. Mi tylko brakowało sałaty akurat tego dnia, bo ona idealnie tutaj pasowała. W każdym razie smaruję chleb pastą, dodałam akurat świeżego ogórka, dodałam szczypiorek i dałam mojemu bratu spróbować, powiedział, że jest pyszka, także mogę tutaj podwójnie ręczyć za ten przepis. I oczywiście możecie tego dokonać również przy użyciu wszelkich innych roślin strączkowych, sprawdzi się tak samo, bawić się przyprawami, ale mi ta wersja z tymiankiem idealnie podpasowała i naprawdę smakuje jak smalec. Nie wiem, czy to dobrze. Jeśli chodzi o przekąski, to ja zawsze jestem adwokatem owoców. Uważam, że an apple a day keeps the doctor away i naprawdę trzeba jeść owoce, są lepsze niż soki. Owoc w całości zawiera dużo błonnika i jest to naprawdę samo zdrowie, także nie bójcie się owoców. Ja teraz mam fazę na gruszki, ale tak samo jest to sezon zarówno na gruszki, jak i na jabłka. Ja jem po prostu w całości, możecie sobie też wcześniej pokroić i wrzucić do jakiegoś pojemnika, ale po prostu no, nie wyobrażam sobie lepszej przekąski. Także tutaj do wyboru, do koloru, ale pamiętajcie, najważniejsze jest to, co w sezonie. Wracamy do domu, jesteśmy głodni i chcemy zrobić obiad. I dzisiaj znowu wracamy do tematu fasoli. Pomyślałam sobie, że jest to wygodne dla osoby uczącej się, która gotuje sobie sama, żeby przygotować od razu, żeby ugotować fasolę od razu na wyrost i użyć jej do kilku dań. I tak jak mówię, dlatego potrzebowałabym tej większej fasoli, bo w tym daniu, którym podzielę się z Wami za chwilę, jest ona trochę bardziej spektakularna. A to danie, które przygotowałam, jest to klasyczna fasolka w pomidorach, ale w takim wydaniu śródziemnomorsko-greckim. Jest to inspirowane przepisem, który odkryłam właśnie na wakacjach w Grecji. I jest to tak proste i tak pyszne, z jednym składnikiem, którego możecie się nie spodziewać. Ale już przechodzę do sedna. Żeby przygotować tę fasolkę, potrzebujecie oczywiście fasoli. Są dwie puszki fasoli, ewentualnie szklanka suchej, ugotowanej zgodnie z instrukcjami. Potrzebujecie puszki pomidorów, powiedzmy ze 3 ząbków czosnku, mam też 2 małe cebule i mam podstawę przypraw, to jest płaska łyżeczka cukru trzcinowego, płaska łyżeczka soli, pół łyżeczki pieprzu i to jest tyle. I teraz najważniejszy składnik to jest nać selera, kiedy kupujecie młodą włoszczyznę, ale można też to dostać normalnie, bo ważna jest ta końcówka od selera, bo ona daje temu daniu naprawdę tyle smaku i aromatu. Także odcinacie tę natkę, tak jak jest natka pietruszki, tylko że natkę selera. Ale jeżeli nie macie natki selera, możecie użyć natki pietruszki, nic wam nie będzie. I ją po prostu siekacie i jest to naprawdę kluczowe, nie pomijajcie tego kroku. A jeżeli macie jakiś problem z nacią selera, to weźcie pietruszkę, proszę. Jeszcze potrzebne wam będzie olej, 2 łyżki oleju na sam początek do podsmażenia. I teraz ten super banalny przepis, czyli bierzemy naszą patelnię, wlewamy do niej olej, następnie wrzucamy cebulę i czosnek, cebula jest posiekana w kostkę, czosnek w plasterki i podsmażamy, aż cebula będzie miękka, nie musi się jakoś super zeszklić, w sumie nawet nie wiem, co to znaczy, po prostu aż uznacie, że jest taka podsmażona. Wtedy dodajemy nać selera i jeszcze podsmażamy, powiedzmy tak, ze 2 minuty, żeby wydobyć naprawdę ten smak z tej naci. Wtedy dodajemy puszkę pomidorów i nasze przyprawy i dusimy powiedzmy 5 minut. Po tym czasie wrzucamy fasolkę, przemieszamy dosłownie chwilę jeszcze to, przesmażamy i moi drodzy, danie jest gotowe. Jest to naprawdę istny banał i jest to coś przepysznego. Jeżeli chodzi o to, jak podać taką fasolkę, to pomysłów mam tyle, że aż nawet nie chciałam zdobyć się na jeden, bo macie tutaj bardzo dużo inspiracji. Po pierwsze, można sobie upiec ziemniaka w całości w piekarniku. Ja to robię tak po prostu, że go szoruję, posypuję solą, pieprzem i nakłuwam z każdej strony widelcem. Piekę go jakąś godzinę i następnie mam cudownego faszerowanego ziemniaka właśnie z taką fasolką. Możecie do tego ugotować kaszę, ja tak zjadłam właśnie te potrawy, że ugotowałam kaszę, ale może też być ryż, możecie zrobić sobie
nawet, nie wiem, ziemniaki pire, albo zjeść tę fasolkę samą z chlebem. Opcji jest naprawdę dużo i no moim zdaniem jest to tak uniwersalne, proste, smaczne i bardzo zdrowe oraz tanie danie, że koniecznie musicie wypróbować. I na sam koniec, gdybyście mieli ochotę na deser, tutaj mam dla Was pomysł, jak wykorzystać chlebek bananowy. W ogóle cud z tym chlebkiem jest taki, że on może być w Waszej szafce przez kilka dni. Nie musicie szykować sobie wtedy śniadania ani deseru. Po pierwsze. Po drugie, możecie go pokroić i zamrozić. I wyjąć go trochę wcześniej, na przykład wieczorem, kiedy chcemy go zjeść następnego dnia. I mamy gotowe, pyszne śniadanko. Możecie go włożyć do tostera, jeżeli chcecie, żeby był trochę bardziej chrupiący. Wybaczcie, jeżeli mówię coraz szybciej, ale to chyba tak mam, jak zaczęłam mówić o jedzeniu. W każdym razie mam dla Was na deser bardzo fajny pomysł, jak zrobić chlebek bananowy w polewie czekoladowej. W polewie czekoladowej, która nie wymaga absolutnie żadnych składników w domu i też nie zawiera mleka, ani oleju. Słuchajcie, to będzie śmieszne, naprawdę, uwierzcie, to będzie śmieszny przepis, ale włożyłam do rondelka kakao, tyle ile macie ochotę, dodałam słodzika, tyle ile macie ochotę, dowolna substancja słodząca, może być cukier, może być syrop z agawy. I dodałam odrobiny wody, dosłownie po kropelce wody i rozrabiałam całą masę, tak żeby osiągnąć konsystencję, która mi odpowiada i wyszedł po prostu krem czekoladowy, który był idealnie kakaowy, idealnie słodki. Zalałam nim mój chlebek bananowy i miałam cudowny deser. Także nie trzeba wcale 80 składników do polewy czekoladowej, bo można ją zrobić w wydaniu iście studenckim. Deser był ostatnim przepisem z dzisiejszego foodbooka. Wszystkie przepisy znajdziecie oczywiście na mojej stronie karolinasobańska.com, gdzie macie dokładne szczegóły i informacje, jak przygotować dania, proporcje, miarki, składniki, wszystko czego chcecie. Także zachęcam Was do odwiedzenia tej strony, jeżeli macie ochotę odtworzyć któryś z przepisów. Jeżeli odtworzycie mój przepis, to koniecznie wyślijcie mi zdjęcie albo oznaczcie mnie na Instagramie, bo zawsze daje mi to ogromną frajdę. Także ja Was gorąco zachęcam do wypróbowania tych dań, bo są przepyszne i tak proste, tak bardzo w moim stylu, że na pewno Wam zasmakują. I Wam dziękuję bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Dajcie znać, jakiego rodzaju foodbooki tematyczne chcecie zobaczyć w przyszłości oraz jakie są Wasze sposoby na studenckie gotowanie. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Pa, pa!